Panie profesorze, wątpliwość generalnie dotyczy tego, znaczy wydaje mi się, że to taki incydent może nie o jakimś bardzo wielkim znaczeniu, ale problem polega na tym, że naprawdę trudno wytłumaczyć, dlaczego ta cała operacja musiała się odbywać w nocy, a nie w ciągu dnia. A druga sprawa jest taka, dlaczego koniecznie w sobotę należało pruć szafy pancerne i sejfy, zamiast po prostu poprosić pracowników o klucze, bo oni byli gotowi wszystko zdać, więc nie wiem, ale po co ta demonstracja. To, czy oni byli gotowi wszystko zdać? A to trzeba było chociaż spróbować to, może. Moment, może moment, moment. Znowu, na tym to jest, jesteśmy oboje w pułapce. Jakieś takie poczucie jesteśmy chaosu. Oboje w pułapce. Ponieważ pani opiera się na tekście niewiarygodnego dziennikarza, który zigły robi widły. A czy pan jest pewien, urzędnicy MON-u prosili pułkownika Duszę o klucze? Nie wiem, czy jak sami to było. Decyzję, że będą wiem, że zachowanie pułkownika Duszy w ostatnich tygodniach było nieodpowiedzialne. Czyli nie wiemy, czy prosili pułkownika Duszę nie o klucze. Nie wiemy. No, to zostawmy. Nie to wiemy. Tak samo jak nieodpowiedzialne są teksty redaktora Czuchnowskiego na ten temat. Rozumiem, a że... ale to wiemy na pewno. Znaczy, różnica między nami polega na tym, że dla mnie bardziej istotne są działania urzędników państwowych, którzy działają po nocy, polskie, prują szafy, nie wiadomo redaktor, po co, niż redaktorów. Naprawdę. W odróżnieniu od państwa Platformy, książkę na temat państwa Platformy z dedykacją, jeszcze nie wiem, jaką dedykację pani wpisać, zostawię pani na koniec rozmowy. Bardzo w odróżnieniu od państwa Platformy, państwo kierowane przez Prawo i Sprawiedliwość działa 24 godziny na dobę.